Dorota Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Przenosimy się teraz do Parlamentu Europejskiego, gdzie jest Beata Kempa, eurodeputowana Solidarnej Polski, EKR, Grupa EKR. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, na pasku witam ze Strasburga. Mamy pytanie o Zjednoczoną Prawicę, ale ponieważ jesteśmy w Strasburgu, ja muszę pani minister jednak zapytać o stan praworządności w instytucjach Unii Europejskiej, bo to zdaje się w Parlamencie Europejskim jest teraz numer jeden. Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego nie tylko odwołana, ale i aresztowana w tle korupcyjne zarzuty. Katar, przypominamy sobie te publikacje Liberation sprzed kilku miesięcy o tym, że tak naprawdę instytucje Unii Europejskiej to czarna dziura na mapie europejskiej praworządności. Jak to więc jest, jak ten kryzys praworządności jest odbierany w Parlamencie Europejskim? To nie tylko potężny kryzys, to jest absolutny szok. To, z czym mamy do czynienia od kilku dni, napawa tutaj wszystkich najpierw naprzód zdumieniem, ale potem też bardzo głęboką refleksją, dlatego że decyzja Parlamentu Europejskiego, bo musiała być nasza decyzja o jakby odwołaniu, usunięciu z funkcji wiceprzewodniczącej Greczynki, która wobec której teraz toczy się to bardzo poważne postępowanie i podejrzenie o korupcję, to gigantyczną korupcję, bo przecież znalezione w mieszkaniach pieniądze na skalę niebywałą, gdzieś w siatkach, w jakichś walizkach. To jest coś, co absolutnie stawia kondycję Parlamentu Europejskiego pod wielkim znakiem zapytania. Ta instytucja, gdzie tu codziennie, tu na tej sali, z tyłu za mną, mówi się o praworządności, o tolerancji, o równości, o przestrzeganiu prawa, powołuje się specjalne komisje do przestrzegania tej praworządności, łaja się po Polskę i Węgry, najczęściej pewnie za chwilę inne kraje, których rządy się nie podobają możnowładcom w Brukseli, będzie się łajać. A tutaj proszę, no, pod płaszczykiem tych działań jest gigantyczny skandal korupcyjny na skalę światową, niebywały. I można powiedzieć masa lobbystów, którzy zabiegają w sposób, no, delikatnie mówiąc, bardzo niezgodny z prawem. Uprawiają proceder korumpowania polityków. Inna sprawa, że są jednak politycy, którzy są podatni na tego typu procedery. I to jest kolejna sprawa, o której tutaj mówimy. Panie redaktor, my w polskim parlamencie, każdy nowy parlamentarzysta, czy też członkowie rządu, jak obejmują swoje funkcje, są bardzo dokładnie przeszkoleni, muszą odbyć szkolenie z tam, chociażby właśnie takiego zakresu, jak bronić się przed tego typu wpływami, różnymi wpływami, a że jesteśmy i będziemy nim poddawani, to było oczywiste, bo to się dzieje na porządku dziennym. Tutaj na przykład takiego szkolenia nie odbywaliśmy. Byłam bardzo zdziwiona. My mamy to doświadczenie, w większości polska delegacja Prawa i Sprawiedliwości, ale w tej tutaj sytuacji oto okazuje się, że tu, gdzie jest lobbystów bardzo dużo, bo lobbying też ma pozytywne swoje znaczenie, ale jednak, gdzie tych lobbystów różnej maści jest bardzo dużo, warto wiedzieć, jak chronić się przed nieuprawnionymi, niezgodnymi sprawami, z prawem, naciskami. I tutaj no, tą sztukę trzeba po prostu umieć posiąść. Zabrakło tego, a wręcz moim zdaniem chciwość tutaj wzięła górę. I no, pani redaktor, sytuacja z tego, co wiemy, jest też rozwojowa. To nie jest tak, że to się zakończyło na pani byłej wiceprzewodniczącej, czy na asystentach, czy też na innych byłych deputowanych. Też są podejrzenia wobec obecnych niektórych eurodeputowanych. Mówi się już, że to już nie tylko socjaliści, że przecież tutaj w kuluarach rozmawia się o tym, kto jeszcze mógł naciskać na takie, a nie inne rozwiązania instytucji Unii Europejskiej wobec Kataru, szczególnie w zakresie ruchu bezwizowego. Więc no, sytuacja jest rozwojowa. I jest to wierzchołek góry lodowej. Pamiętamy te publikacje Liberation, które wspominało o związkach Komisji Europejskiej z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kolei, tak. I o tych związkach zupełnie wykraczających poza praworządność. Jednocześnie no, przedstawiciele tych instytucji, tylko ja pani minister dopytam, bo chciałabym już przejść do KPO, bo przedstawiciele tych instytucji stawiają Polsce wymagania. Mamy kompromis, ale wygląda na to, że no, punkty tego kompromisu są niezgodne z polską konstytucją, tak naprawdę.
naprawdę, bo tutaj chodzi na przykład o to prawo sędziów do weryfikowania innych sędziów, którego domaga się Komisja Europejska. Czy ten kompromis zostanie ostatecznie osiągnięty, ta nowelizacja ustawy przejdzie przez Sejm, nowelizacja konsultowana z Komisją Europejską, ale już nie z koalicjantem Solidarną Polską? Nie, rzeczywiście my dowiedzieliśmy się o tym tak jak wszyscy, ale okej, my nie jesteśmy tutaj w polityce od wczoraj czy od przedwczoraj, jakby nie kruszymy o pewne rzeczy kopii. Natomiast w tej kwestii fundamentalnej, czyli suwerenności, a także kwestii usiłowania wprowadzenia dwóch elementów za pomocą instytucji Unii Europejskiej. Po pierwsze, kwestii po prostu obalenia władzy. Ja myślę, że ich celem było to, żeby przy tym wykorzystaniu naszej opozycji, która realizuje scenariusz zagranicy, próbować osłabić naszą sytuację również na arenie międzynarodowej, w tej unijnej, ale po drugie również ingerować na tyle wewnętrznie. Oni poprzez to, że na przykład obalono by pana ministra Ziobrę, jak już chcieli osiągnąć swój cel i spowodowanie rozłamu i upadku rządu. To był cel. To się nie udało, więc teraz myślę, że cel jest następny, aby rzeczywiście próbować poprzez te kamienie milowe, poprzez te wymogi, kolejne wymogi, bo przypomnijmy, przecież już złożył swój projekt, który został zaakceptowany przez większość sejmową, pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I co? I za mało. I nadal uważają, że mogą eskalować swoje żądania. Ja tylko się obawiam, że nawet jeśli teraz jakikolwiek kruchy kompromis będzie osiągnięty, to nie będzie ostatnie żądanie. Ja się tego boję, dlatego że przypomnę, że to jest dopiero pierwsza transza. Gra się toczy dopiero o pierwszą transzę. I teraz jest kwestia, ile suwerenności za te środki i czy suwerenność, bo ja pomijam kwestię, która jest absolutnie już jasna i mówią o tym eksperci, że oddamy gigantyczną kwotę, niektórzy szacują, że od 300 do 500 miliardów złotych, ale okej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował KPO i nie ma prawa Unia, nie ma prawa, jeszcze raz, żadnego prawa, żadnej podstawy, żeby tych środków nie przelewać na polskie konto, nawet jeżeli tam kiedyś skutki będą zupełnie inne. Pani redaktor, w tej chwili, jeżeli ten kamień w postaci anarchii polskich sądów, jeżeli sędziowie będą mogli podważać swój status, to będzie anarchia. To nie może być tak, że sędziowie, którzy byli mianowani za pana prezydenta Kwaśniewskiego, za pana prezydenta Komorowskiego, będą mogli podważać status tych, którzy byli mianowani za pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo im się po prostu nie podobają, tak? Bo im się KRS nie podoba, bo mówią neo-KRS, jakim prawem? Przecież oni nie są organem stanowiącym prawo. Nie oni stanowili prawo o Krajowej Radzie Sądownictwa. Oni są od tego, żeby to prawo stosować. I bardzo duża część sędziów ciężko pracuje. Rozmawiając nawet z nimi, oni naprawdę już mają czasami dosyć tych politykierów we własnym gronie. A ci jeżdżąc tutaj, no przecież i sędzia Tuleja, ja tu był, widziałam go, byłam obecna też na takich gremiach. I pani prokurator Wrzosek, pan sędzia Żurek, płakali tutaj w rękaw. I chcą, żeby te rozwiązania dotyczyły bezkarności sędziów zupełnej i Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej. No przecież przeniesienie tego do NSA, no to już ma się nijak do konstytucji. Nawet sami sędziowie w tej chwili łapią się za głowę i mówią, jak to nasza odpowiedzialność ma być w sądzie administracyjnym, a nie w sądach powszechnych, w Sądzie Najwyższym. To nie ma być izba w Sądzie Najwyższym, więc no, już sami sędziowie elementy, w tej chwili zaczynają o tym mówić. Te dwa elementy, o których pani minister mówi, to są te elementy porozumienia. Zapisano je w nowelizacji, nad którą parlament już pracuje. I teraz pytanie, jaki stosunek będzie Solidarnej Polski do tej nowelizacji i czy Zjednoczona Prawica przetrwa? Oby te środki wpłynęły na polskie konto. Ja jestem raczej pełna obaw, czy one wpłyną, mimo tych projektów, które tam będą uchwalone. Solidarna Polska stoi na gruncie następującym. Nie można na pewno oddać władzy Tuskowi i przede wszystkim tym siłom, które będą absolutnie posłuszne w sprawach suwerenności Brukseli, posłuszne Berlinowi, tak jak były też w wielu miejscach, jak to widzimy i dzisiaj dowodzimy, niestety posłuszne Rosji, która pokazuje to, co pokazuje. Więc pani redaktor, na pewno przed nami bardzo trudne dni, bardzo trudne decyzje, ale z drugiej strony no, widzimy, jak bardzo za chwilę na tym ucierpi chaos, bo te wszystkie siły będą próbowały też tą odpowiedzialność przerzucać na pana ministra Ziobrę. Już to próbowały robić, mimo iż blokowały wszystkie te reformy, które chciał minister, jeśli chodzi o sądownictwo.
Sądownictwo zrobić. Już i tak wiele udało się zrobić i podczas tego wotum wykazaliśmy, jak wiele kwestii dotyczących ścigania, szczególnie tych najgroźniejszych przestępców VAT-owskich, paliwowych, mafii lekowej, ale także wiele, które dały się środki na programy społeczne, ale także wiele innych rozwiązań, jak lichwa chociażby dla ludzi, prawda? Zatem na pewno tutaj ten spór o suwerenność bardzo mocno i o niepodległość i o to, żeby nie było chaosu, żeby Unia, bo jeśli raz nam narzuci, drugi raz nam narzuci, no to po prostu potem już będzie im łatwiej. I na pewno gra jest obliczona na jedno, na rozbicie i obalenie polskiego rządu. I to już jest ewidentne i to widzimy. No i pytanie, czy ten rząd da się rozbić? Ja zacytuję wiceministra sprawiedliwości, pana Michała Wosia, który mówi tak: jestem w stanie przyjąć założenie, że projekt jest formą kapitulacji wobec Unii i niesie ze sobą ryzyko gigantycznej anarchii w sądownictwie. W takim przypadku scenariusz, w którym Solidarna Polska tego projektu w parlamencie nie popiera, przychodzi mi do głowy. Przychodzą mi także do głowy scenariusze, w których mogłoby to oznaczać koniec Zjednoczonej Prawicy. Wszystko zależy od najbliższych godzin i dni. Jak pani minister sądzi, co przyniosą najbliższe godziny i dni? Czy jednak jedność Zjednoczonej Prawicy będzie ważniejsza, jedność rządu, niż ten spór o nowelizację ustawy? Z tego, co widzimy, pospiesznie chce te jakby warunki tego kompromisu, które stawia nam Unia Europejska, jeszcze raz powtórzę, w trudnej sytuacji negocjacyjnej na pewno jest pan minister Welsenk. Chce poprzeć to opozycja, której zupełnie, po pierwsze, zależy na dalszej anarchizacji, po to, żeby znowu wywoływać awantury i znowu pokazywać, że to my jesteśmy za to wszystko winni, odwracać kota ogonem, szczególnie w usłużnych dla siebie mediach. I to jest jasne i tą wizję widzimy. Natomiast też jesteśmy osobami, jak państwo niejednokrotnie widzieliśmy, naprawdę mimo trudnej sytuacji bardzo odpowiedzialnymi, ale nie możemy nie wskazywać na te zagrożenia, dlatego że one są widoczne jak na dłoni. Oczywiście, że środki są potrzebne, ja się w tym w pełni zgodzę, nie zgadzam się tylko z mechanizmem, jeśli idzie o tę, ale to już cała dyskusja się przetoczyła. Natomiast panie redaktor, na pewno jedno jest pewne: nie wolno nam oddać władzy w ręce Platformy, a Platforma, jeżeli chce przegłosować, jeżeli również Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, w dziwny sposób, bo tutaj ostatnio też toczyliśmy taką dyskusję, zależy na owych wiatrakach. Ja zaczynam tutaj bardzo mocno drążyć ten temat, bo to nie może być tak, że wiatrak będzie mógł być wybudowany wszędzie pod naszym nosem, tak, i te prawo własności będzie pogwałcone zupełnie, i te odległości, to wszystko, co tam jest przytoczone, to jest po prostu jeden wielki skandal, żeby też potem ludzie nie obudzili się z przysłowiową ręką, już nie powiem gdzie, bo będzie za późno. Nie wiem, dlaczego właśnie te interesy ich tak bardzo obchodzą i to jest moim zdaniem warte pochylenia się. No ale mam nadzieję, że z niejednego zakrętu wyszliśmy jako Zjednoczona Prawica zwycięsko. Po prostu trzeba wygrać te wybory, ale ta anarchizacja się szykuje, tego się bardzo wszyscy boimy, przed tym przestrzegamy, a Unia nie ma prawa nakładać na nas kolejnych zobowiązań i takie są fakty. Pani minister mówi, że Solidarna Polska wskazuje ryzyka wynikające z tej nowelizacji. Pytanie, czy zagłosuje za nią, czy podniesiecie rękę? No pani akurat w polskim parlamencie nie ma, ale wie pani, co się dzieje w partii. Tak, czy Solidarna Polska podniesie? Gdybym ja była w polskim parlamencie, gdybym dzisiaj miała możliwość przyciśnięcia tego zielonego guzika, a miałby być ten kształt, który jest, bo już mieliśmy okazję mu się przyjąć, to miałabym spore problemy i raczej trudności, raczej znając system funkcjonowania bardzo dobrze polskiego sądownictwa, nie byłabym w stanie zrobić też krzywdy tym sędziom, którzy zostali mianowani za czasów Zjednoczonej Prawicy. Choć to nie ma żadnego znaczenia, bo ktokolwiek, to jest prerogatywa każdoczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest jakby pierwsza rzecz w duchu lojalności wobec sędziów, wobec tych młodych sędziów, którzy ciężko pracowali, ciężko się uczyli, naprawdę bardzo ciężko i ta nominacja przyszła, żeby w tej chwili pozwolić nimi poniewierać przez tych, którzy czasami i byli powoływani jeszcze przez w czasach słusznie minionych. To jest jakby pierwsza rzecz i miałabym problem. Nie wiem, w jakim kształcie ona ostatecznie wyjdzie, bo dopiero we wtorek będą obrady. Być może coś jeszcze do tej pory się zmieni. Dziś więc naprawdę jakby pomna swoim doświadczeniem
jakie było do tej pory, uważam, że trzeba jeszcze poczekać na ostateczny kształt tej ustawy. Musimy kończyć, ale pani na pewno w tym kształcie jest nie do przyjęcia. Musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Wszystkie scenariusze, jak widzimy, są na stole. Wszystko może się wydarzyć, a przed świętami jeszcze bardzo gorący politycznie czas przed nami. Beata Kempa, eurodeputowana EKR. Dziękuję serdecznie, pani minister, za tę rozmowę. Dziękuję i kłaniam się serdecznie.